Cześć, witamy przy stole. Z tej strony Staszek. I Amelia. Będziemy Wam dzisiaj grozić palcem bożym. Zobaczcie, jakie to długie pudełko jest. Mega długie, nieproporcjonalne pudełko, tak długie jak palec boży, którego dzisiaj będziemy Wam. Z którego pełno rozrywkę, oczywiście, będziemy Wam dzisiaj prezentować. Palec boży z grą typował, ponieważ jest to gra o pstrykaniu. Jest to pstrykanka. Będziemy pstrykać tymi oto, żetonami, o po planszy. Prorokami. prorokami Palec Boży jest od dwóch do czterech graczy, mniej więcej około 30-40 minut ponad trwać jedna rozgrywka i od 8 lat można zacząć w nią grać. E, gra nam podesłało e, wydawnictwo Fox Dziękujemy bardzo serdecznie e, za to, że będziemy mogli Wam teraz zaprezentować. A ja jeszcze dodam czym... jedną rzecz, to jest polska gra. To jest polska gra, tak. To też warto zaznaczyć. Więc moi drodzy, setup. Na czym polega rozłożenie i przygotowanie? To jest mata. To Jest bardzo fajna mata, która się nie ślizga. To jest jej duży plus. Taka jest Od bardzo spodu się nie ślizga. Od spodu się ślizga, a na górze się ślizga. Zobaczcie, rzeczywiście, suną, no jak w curlingu te po prostu. Te tu. No pięknie. Tak, tak, tak masz nie robić. Żebym tak zagrał, to kurczę byłoby cudownie. To jest pębek świata ogólnie. Za niego się zdobywa punkty więcej niż więcej punktów niż za kontrolę na wyspach nawet. Więc co mamy? Mamy mapę, mamy matę. Każdy z nas dostaje cztery piony. Mm, świętyni. świętyni. Również pięciu proroków i losujemy sobie kartę naszego Boga. Ja będę dzisiaj Bogiem Ra. A, a ja będę Tymido. A mylę będzie Temido. Zaraz Wam powiemy, co, co robią nasze karty, co robią nasze bóstwa. To są punkty, które będziemy zdobywać. Mamy też rezerwę, gdzie będziemy odrzucać postacie, czy krążki proroków, którzy wylecą poza planszę, bo ta, tutaj będą latać elementy zdecydowanie. Mamy też karty praw które będziemy wybierać co tura. Tutaj ta tura to się nazywa chyba pokolenie. Z tego co pamiętam, mamy jest, też tak. znacznik pierwszego gracza, który za chwilę ustalimy do kogo poleci, bo to jest w sumie ciekawa, ciekawy sposób na ustalanie, gdzie znacznik pierwszego gracza będzie leciał. Być może zauważyliście, że teraz trochę nietypowo wam to nagrywamy, bo ja jestem tutaj, a Amelia jest po drugiej stronie, o właśnie. Żeby było lepiej, tak? Uznaliśmy, to jest grafioletowymi więc to jest jej wyspa. Teoretycznie. Więc ja będę pstrykać stąd. bo To jest tak. bardzo ważne. Staszek ma tam swój narożnik. To jest nasza chmura narożne. i z tej chmury wszystko to robimy. Powinienem zaczynać stąd, ale uznaliśmy, że po prostu te kolory są bardzo kontrastowe, a to naprawdę nie ma znaczenia, która wyspa jest która. Więc ja będę startował z tej wyspy. Przecież wiadomo, że każdy... Znaczy właściwie te kolory wybieraliśmy pod... Inaczej, bogów wybieraliśmy pod kątem kolorów, ponieważ dostępne są jeszcze zielone i niebieskie, więc... Mamy żółty i fioletowy, to nam zdeterminowało wybór. Tak, powodów. szczególnie, że wydaje mi się nawet, że skoro jestem Egipcjanami, to będę w ogóle startować z czerwony wyspy, bo ona ma egipskie ale to takie nie budynki. Ma znaczenia. Naprawdę nie ma znaczenia, która wyspa jest, jest z waszego narożnika, bo to wszystko będzie się i tak z czasem zmieniać, bo tu i tak będziemy walczyć o wpływy na wszystkich wyspach. Więc tak, to jest cały setup. Tu nie ma więcej, co, co gadać. Już teraz dalej to już lecą poszczególne fazy. Faz mamy trzy, ale o tym za chwilę. Powiem wam, co robi mój Ra. Otrzymuję dysk Sphinxa, zamiast standardowego proroka, Sphinx traktowany jest jako prorok, czyli mam taki specjalny krążek, zastępuję jednego w większym i po prostu jak będę chciał robić rozpierdziel, to Sphinx będzie jakoś, co jest cięższy Biedni krążek. Prorocy. W każdym razie, ja mam większego palca, jednak wygląda jak palec u stóp, czekaj, teraz zrobię, o, to wygląda teraz jakbym tu miał wielką stopę. A u ciebie jakaś jest specjalna zdolność? U mnie specjalna zdolność wygląda tak, że w fazie obrad mogę rozstrzygać remisy i mogę wygrać jeden remis w każdej fazie nawracania. Ta temida dla dwóch graczy, no to tak sobie, bo to oznacza, że ja będę wybierać kartę praw. Tak Jeżeli naprawdę. będzie remis. Tak. Ale no wiecie, tak jak tłumaczyłam wcześniej, wybieraliśmy pod kątem kolorów, z drugiej strony jest Zeus, więc no została postać kobieca. Co tak, ważne? Się, tak wybraliśmy. Zaiste każda karta ma dwie strony. Będziemy Wam potem, podsumowując grę, prezentować resztę kart. Każda z dwóch stron, ale to nie znaczy, że to są te same moce. Każda strona to również jest osobna. osobny buki, osobna moc. Więc to jest duża regrywalność. No, gra jest imprezowa ogólnie, więc jest, trzeba patrzeć na nią bardzo pod kątem takim lightowym, delikatnym. Więc, od czego zaczynamy? Są trzy fazy. Jest faza obrad. Potem jest faza misji i jest faza nawracania. W fazie obrad będziemy głosować nad kartą. I od tego zaczniemy. Pierwsze nie, pokolenie. Najpierw zdecydujemy, może, a ktoś może kolejność. Pierwszy. Tak, bo już chciałem wejść do fazy, więc co robimy? Stawiamy swojego proroka gdzieś na chmurce. Gdzieś tutaj w okolicy. Musimy postawić swojego Na własnej na swoje chmurce, chmurce, bo to jest ważne. Tak, nie wolno wejść na inne chmurki. I z tego miejsca staramy się dopstrykać jak najbliżej Dujaj środeczka. Się. Dobrze. I teraz ty ja Wiesz tak co? właśnie pstrykam, tak to będzie wyglądało. No, znakomicie. Chodziło o to, że kto bliżej środka, ten zaczyna. Także, no sorry, bardzo, ale. Dobrze, dobrze. Troszkę ci nie pykło? Dosłownie. Nie pstrykło ci. Nie, pstrykanie to jest coś. Ja wiem, że wiele osób, szczególnie takich trochę starszych, spędziło na tym dzieciństwo. Ja tego w zasadzie nigdy nie robiłam. Dobrze. To teraz, jak już wybraliśmy, kto jest pierwszym graczem, no w sumie każdy będzie walczył o to, kto jest najbliżej środka, ten, ten jest pierwszy. Możemy przejść do fazy obrad. Faza obrad polega na tym: Mamy tutaj dość sporo kart. To są karty praw. Je mamy tam potasowane. I wybieramy z niej dwie. Zawsze dwie, bez względu na to, ilu jest gracz. Eee, musimy je teraz położyć tak, żeby każdy z graczy widział. I to są nasze prawa, tak? Może ja na razie, żebyście zobaczyli, to położę je na środku, potem będziemy czytać. I przeczytam, co to są za karty praw. Mamy lokalny kult po lewej. Do końca gry nie otrzymujecie punktów zwycięstwa za wyspy, które są najbliżej waszego narożnika. Czyli ja nie będę sama punktów za to, a Amelia za to. Do końca gry. Obie są do końca gry. Co ciekawe, można być też do końca tej tury i fazy. Więc na jedną fazę. Więc to są różne prawa w zależności od długości. Jest tornado, które znamy, czyli pierwszy gracz umieszcza na pępku świata znacznik tornada w taki sposób, żeby nie dotykał proroków ani świątyń. Od tej chwili, za każdym razem, gdy prorok świątynia dotknął tornada, trafiają do rezerwy lub właścicieli. Jeśli tornado zostanie wypchnięte poza mapę, usuńcie je z gry. Więc decydujemy teraz, razem wspólnie, czy chcemy lokalny kult, czy chcemy tornado. Gra sugeruje, żeby pokazywać kciuki w górę bądź w dół, tak? Żeby postawić je taki sposób. I decydować, która jest pierwsza, która jest druga. My zdecydowaliśmy, że łatwiej nam będzie po prostu od lewej strony decydować, że to jest karta numer jeden, to jest karta numer dwa, więc raz, dwa, trzy i pokazujemy jeden albo dwa, jak wygląda sprawa. Więc albo zdecydujemy, że gramy, e, że będzie mieli tornado, albo że będzie lokalny kult i obie rzeczy oczywiście wylądują z nami do końca gry. Tutaj akurat, no, widzicie bonusy Matemida bardzo mocne, że jeżeli teoretycznie to, co Amelia będzie chciała, to ona to przegłosuje. Nie ma, nie ma bata, że będzie inaczej. Więc nie polecamy na dwie osoby tę midę, no ale. Raz, dwa, trzy. No bo się zgodziliśmy. Wow. Tornado. No tak, bo Gdzie to by jest nas... Tornado, a ty tam masz. Diskarta od razu leci, to jest tornado i to jest zawsze w grze, więc warto sobie gdzieś tutaj z boku trzymać tę kartę jakoś. Powiedzmy, że ona jest zawsze do... w grze, więc niech będzie tutaj, powiedzmy aktywna, żeby pamiętać, że jest tornado. I mamy takie kafle. To mamy różne kafle specjalne. W zależności. To są od, to są kafle dla dwóch postaci. To jest kafel właśnie w tej sytuacji, gdzie mamy tornado. Ono ląduje na środku i to jest zobaczcie. I zabrało ze sobą owce. Zabrało ze sobą owce jakieś inne szmergle, deski. Ale to też, zobaczcie, zabija, zabiera nam pole pępka świata. Już teraz nie będzie można zbierać punktów, chyba że się przepchnie jakoś. Co ciekawe, jak się przepchnie swoim prorokiem, gdzieś dalej, na przykład, to tornado, no to to wszystko, co dotknie to tornado, zabiera ze sobą. Wszystko, czego dotknie, tak jak po opisie, po opisie dowiedzieliście, no po prostu znika z planży, więc to jest całkiem ciekawy początek. Więc co? Zaczynamy. Na czym polega tura? Jest teraz faza misji i to jest bardzo proste. Kolejno, na przemian, będziemy przystrygać swoimi prorokami. Na przemian. Czyli ja pięć razy, Amelia pięć razy i potem punktujemy. Oczywiście zależy nam na tym, żeby mieć przewagę na wyspach, żeby w ogóle mieć jak najwięcej wysp, jak najwięcej żetonów, e, proroków na swoich wyspach, mieć przewagi na tych wyspach, bo to są punkty. No i jeszcze oczywiście czasami, jak trafimy na środek, też są dodatkowe punkty. Ale o tym za chwilę. Może na początku zacznijmy pstrykać, więc ja tutaj taktycznie, na spokojnie. Jestem na wyspie. Nie dotknąłem. Jestem na wulkanie. Gdybym dotknął tego, możesz pstrykać. Jakbym dotknął tego kręgu, to już mamy możliwość ledwo... Właśnie zaprezentowałam, o co chodzi. E, Możemy wtedy zbudować świątynię na tej wyspie i też możemy postawić ten żeton gdzie chcemy. Tak jest, w sumie stała przewaga to prorokowie znikają przez pokolenia, znaczy tylko na jedno pokolenie siedzą, potem je zbieramy, świątynie zostają do końca gry. Chyba że ktoś się wypchnie, zniszczy albo usunie takim na przykład tornadem. Bo nic co, nie, co jest na planszy nie jest nietykalne. Tak. Więc ja spróbuję teraz pstryknąć. Łapie. Łap tam, tak. O, 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 za lekko. No dobra, ale zwiększam przewagę na mojej wyspie, choć chciałem dobstrykać tam. D Dotyka? Do Dotyka! Ale, przepraszam bardzo, co dotknęło pierwsze? Dobra, dotknęło tornada. Dotknęło tornada, więc to oznacza, Słotek. że niestety, ale ten prorok wypada do rezerwy. A to tak jest kafelek. Tak, dokładnie czerwoną wycepkę już wziąłem. To jest kafelek rezerwy, tak. No to było trzeba tutaj celować. Wszystko co to jest dobre. Gdybyś popchnęła, to mogłabyś tego mi wyssać, tak? Tornado, ale... No ja nie mogę za mocno, bo potem znowu wyjmujemy spod kanapy. To prawda. O, dobra. Taktycznie, delikatnie na czerwoną wyspę. Co ty tam kombinujesz? Czy ty próbujesz... Chciałam wszystkich... to przepchnąć. No to, 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 to nie możesz cisnąć? Ja bym <laughs> łapał. Ale wiesz, kot jest za tobą. To prawda. W ogóle ja mam teraz takiego tutaj kolegę dużego. Mam cały czas Sfinksa i je. mógłbym nim coś przepchnąć, ale na razie nie ma za bardzo co przypychać. Więc nie chcę poświęcać na razie Sfinksa, taktycznie zagramy, tylko to będzie trochę triki. Postaram się, a tu jest w sumie blisko, cały czas to jest moja chmurka, więc mogę spróbować zrobić... Najlepiej trafić tak, żeby na miasto się zatrzymało. Kurczę, nie zatrzymało się na mieście, niestety. Czyli mm. nie możemy sobie jeszcze świątynię świątyni postawić, tak, bo to są miasta, dobrze. Okej, okay, no i mam swojego Sfinksa. No i teraz będę celował tak, pewnie mi to nie wyjdzie, ale spróbujemy. Muszę wycelować tak Swingsa. Chciałbym. Amelia ma jeszcze jednego proroka, w razie czego. Ech. I zerową celność, w także spokojnie. Chciałbym jakoś postarać się zrobić to tak, żeby móc wypchnąć też Amelię, ale nie wiem, czy mi się to uda, bo ona bardzo łatwo będzie mogła postawić sobie tego swojego proroka. Łatwiej byłoby ją tam wypchnąć. Może by się to udało? Jakaś dominacja by wtedy była? Chociaż to jest bardzo, ale to. Jeszcze mogę w swojego trafić, więc to może być porażka. Musiałoby trafić połom tu. Dawaj swojego, dawaj, dawaj. To jest, nie, to jest duże ryzyko. To jest za duże ryzyko. Ja próbuję... A, tu muszę. Swoja, moja chmurka. Uwaga. Yy! Kurczę. No dobra, wypchnąłem, ale też sam spadłem, więc to nie do końca mi wyszło. zostaje tam. Tylko te, które wylecą poza planszę, trafiają na rezerwę. Reszta zostaje, nawet jak jest w wodzie. Także trochę średnio, ale na, Poważnie, to, liczy... no. na to liczyłem. Przyznam szczerze, na to liczyłem. Ja się przyznaję, jestem beznadziejna w tym strykaniu. Wyszło tutaj poza linię, znaczy, że teraz przechodzimy do fazy nawracania. Przepraszam, jeszcze nie, to jest cały czas jeszcze faza misji. Tak? Czy to już jest faza. No tak. jeszcze musimy policzyć punkty. To jest faza nawracania. Zdobywamy teraz punkty. Za dwie rzeczy zdobywamy punkty. Pamiętasz za jakie? Opowiesz? Najpierw za obecność na wyspach. No to podliczmy od razu, zobaczmy. Ja jestem na trzech wyspach. Więc trzy punkty? Więc dostaję trzy punkty. Ja dostaję jeden, ponieważ to wyjechało. Tak, więc my jesteś tylko na jednej wyspie. Teraz co, co drugie punktuje? Za dominację punktujemy, czyli za każdą wyspę, na której mamy przewagę nad innymi e, zawodnikami. Oczywiście w liczbie żetonów. Na ilo masz przewagę? <śmiech> Spadaj. <śmiech> Zero, niestety. E, ja mam przewagę na dwóch wyspach. Tu nie ma żadnego proroka Ameli, tu nie ma żadnego proroka Ameli, tu nie ma żadnego proroka, a tutaj mamy po jednym. Bo oczywiście jest w granicach, więc cóż poradzić? E, cztery punkty jeszcze do mnie idą. Cyk. Bo bardzo cię proszę, Amelia, żebyś trzymała na czarnym, żeby było ładnie widać. Przecież ładnie widać. Będzie ładnie widać. Dziękuję. Dobrze, no i tyle. Co teraz robimy? Sprzątamy wszystkich proroków swoich. I tornado. Tornado zostaje to... do końca A... gry. A, tornado, tornado zostaje, do, zostaje, do, końca zostaje do końca gry. Tak, i tura pierwszego gracza przechodzi do Amelii. To nie jest tak, że co tura. Będziemy decydować, kto jest pierwszy. Chociaż byłoby ciekawie. Y Tornado tam jest. Eee, tak, skończyliśmy, już proszę bardzo, pierwsza faza nawracania jest eee, tak, pierwszy gracz poleciał, więc wybieramy kolejne dwie karty. Zaprezentuję wam, zanim tam położę, jest prorok, do końca gry każdy z was otrzymuje dodatkowego proroka i ręka w rękę, jeśli w twoim obszarze macie więcej niż jednego proroka, musicie pstrykać dwoma prorokami jednocześnie używając obu rąk. Więc albo mamy proroka więcej, albo będziemy próbować pstrykać dwoma palcami naraz, ale tylko zobaczcie, ta faza emisji, Tu jest do końca gry. Więc uwaga! To jest jeden, to jest dwa, trzy, cztery ry. Jest remis. Co to oznacza, że w tym momencie, gdyby nie było super moce temidy, to losowalibyśmy, tak? Czyli byłoby tak, pod spodem i któryś z nas wybiera, czyli pierwszy gracz wybiera kartę w ciemno. No ale Amelia ma moc temidy, co wybierasz? Ja wybieram dokładnie to, na co głosowałam, czyli, czyli proroka. Nie chcę, żebyśmy. Byłoby ciekawe, jakbyśmy strykali dwoma rękami. Nie, nie, naraz. ja czekam na tę kartę, gdzie latają potem pionki. A, że trzeba na czas, o to jest świetna karta. Nie wiem, czy to, czy to wleci, ale to byłoby ciekawsze moim zdaniem, ale dobrze, okej, okay, Ty wybierasz i co? Jeszcze musimy jedną rzecz poprawić wam, tak? E, tak, dlatego, że Temida ma jeszcze taką zdolność, że w fazie nawracania mogę wygrać jeden remis. I dopiero po fakcie, kiedy już sprzątnęliśmy, dotarło do mnie, że na tej wyspie mieliśmy remis chyba. Tak? tak? Dobrze pamiętam. Tak. Co oznacza, że to nie ty dostajesz za nią punkty, ale nikt ja... nie dostaje za to. Tam nie było, remis nie daje mi punktów. Więc po prostu ten remis oznaczał, że nie, że nikt nie dostaje punktów, tylko że rzeczywiście ty dostajesz dwa punkty za y, przewagę tutaj. Tak. Bo to było zero generalnie punktów. Generalnie do tego zmierzałam. Tak. Dobrze, jest ok. Wyjaśniliśmy, pewnie był napis, ale już wyjaśniliśmy też o co chodzi. Amelia zaczyna. Trzeba też. Eee, czekaj, a, bo mamy właśnie. proroków dodatkowych. Czyli mamy tym razem sześciu proroków. Specjalna zasada. No i oczywiście cały czas ten tornado na środku. O. Trafiłam. Dobrze, jest taktycznie, dobrze. taktycznie, ok. Nie, że w miasto. Ale... Spróbuję właśnie sobie tutaj miasto zabezpieczyć. Może się... O, tak, tak, właśnie rób. Dokładnie <laughs> ciężko, tak rób. Ciężko czasami wymierzyć. Okej, okay. drugi na tę samą wyspę? Jeszcze ze cztery i trafię do miasta. A, bo ty chcesz do miasta tutaj trafić. Dobra, to ja spróbuję teraz na czerwoną wyspę. O żeż, dotyka? Nie. Cholera, No dobra, trudno. Ale może jakimś cudem przepchniesz mnie i byłoby super wtedy. Dobra. To nie jest nierealne. Wiem, spróbuję jeszcze raz. Kurczę, no jakoś nie mamy cela na to, żeby do tego miast dolecieć, żeby się zabezpieczyć. Trochę tu, mi tutaj świątynie przeszkadzają. Tu myślę, że najlepsza, za... najlepsza, najlepsza zabawa jest w momencie, kiedy mamy naprawdę tu kilku graczy, bo cztery graczy naraz próbują na, walczyć. Na czterech graczy opowiemy wam pewnie. Masakra musi być. Pod koniec, jak to działa, jeśli się nie pojawi ta karta, ale to myślę, że to jest ostry chaos. Tak, to jest ostry chaos. Zastanawiam się, co by tutaj. Ja proponuję tutaj. Ja bym chętnie zdzielił tu. tak, żeby, żeby wyleciały twoje ziomki, mhm. ale na razie, na razie spróbuję zrobić taktycznie, taktycznie tu. Aj, gdyby to, Kurde. ale to to piękne, gdyby cię tam wypchnęło jednocześnie. Dobra, i co to oznacza? Jestem w granicy miasta, mogę zabrać proroka, oczywiście na, na rezerwę, i postawić tam swoją świątynię. I teraz mogę ją postawić gdzie chcę. Więc powiedzmy, że postawię ją sobie może być tu na przykład, żeby w przyszłości Amelia miała większy problem z tym, żeby mi, żeby wrzucać na przykład tutaj świątynię y, swoją postawić również, tak? Hmm. Nieładnie, bardzo nieładnie. Wiem. Okej, okay, czyli tutaj... Z... Coraz bliżej. Zawężasz dominację na dwóch wyspach, widzę, okej. Okay. No dobra, w porządku. Jak się zastanawiam, czy przypadkiem nie zrobić czegoś jednak... To, to może na końcu <laughs> spróbuję. No i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Spróbuję piznąć, więc uwaga łap, bo chcecie wypizgać twojego tutaj drogaka. Cyk. bujaj się, dobra, ale wypizgałem. Ale mój niestety też pada w tornado, więc do widzenia. Tak, tam też na rezerwę I mm. mamy co. Jeszcze po jednym mamy. Gdzie kładziesz? I co próbujesz zrobić tutaj? To się okaże dopiero. Do miasta? O nie, dobra. No, ale mam jeszcze ostatnie słowo. No i teraz zobaczcie, Amelia ma przewagę na dwóch wyspach. Dominację tak zwaną. Nie ma sensu, żebym tutaj się wrzucał, ponieważ dominację wygra. Tamida ma taką specjalną zdolność, więc dobrze byłoby po prostu, nawet na spokojnie, wydaje mi się, że zrobimy tak. Spróbuję lekko przepchnąć swojego proroka, żeby zdobył tutaj do miasto. Może się uda? Ja, pindole! Co się wydarzyło? To było fajne. <laughs> to mi się podoba. Czekaj, czekaj, co się stało w ogóle? To jest za i to jest za. Wypindoliłem to... swojego również. Bardzo dobrze. Oj, oj. To jednak Bardzo ten sfinks ma duże. Ale i tak noc. masz tu dominację, więc. Wyszło dobrze, wyszło dobrze. Tylko wychodzi na to również, że. A nie, nawet chyba to wyszło nie, no, lepiej. Nie, nie wyszło ci to wcale źle, ale. No. Czyli sfinks potrafi to Na pewno zrobić... nie jest to na co możliwość. Bo tak w ogóle, jeśli Wam się wydaje, że my jakoś bardzo mocno uderzamy i dlatego to tak wszystko daleko leci, to nieprawda. Ta mata jest naprawdę bardzo śliska, śliska i jest. trzeba Wymierzyć. naprawdę dobrze wyczuć grę, żeby mniej więcej tam, gdzie się chce trafić. Tak, trzeba, trzeba zobaczyć, jak, jak trzeba ruszać tym palcem, żeby to rzeczywiście dawało efekty. Podliczaj nas. Na, na początku... tym za obecność na wyspach. Tak. Ty, Ty masz na... 3, ja 2. Tak, czyli ja zdobyłam trzy wyspy, na trzech wyspach, Amelia sobie weźmie dwa. No tam gdzieś są jedyneczki pod spodem. Ja, po prostu sobie Możesz wymienić. Dominacja wygląda identycznie. Nie masz remisów do wygrania, bo jesteś na dwóch wyspach. Tak, mamy dwa i dwa, tak. Czyli łącznie cztery punkty. Cztery. Też sobie wymienię jedynkę na piątkę. No i to na razie tyle. To na razie tyle. Do końca gry mamy dodatkowego proroka. Czyli skończyliśmy. Jesteśmy widzimy? w połowie gry. Zobaczcie, jak to szybko idzie. Tak, drugie pokolenie, i teraz. Zbieramy zabawki. Co ciekawe, zbierając zabawki. Zostawiamy nienaruszoną świątynię. Chciałbym zaznaczyć. Ale przesunęła i zabierając znacznik. Proszę to mi tutaj nie oszukiwać. sobie osu... tam graficznie oszukiwać. ustawisz. Co za oszukistka. Proszę A, bardzo. A teraz. Teraz o, ja jestem odbija. pierwszy, tak? Pierwszy gracz. I znowu co robimy? Wybieramy znowu dwie karty. Zobaczmy, co to jest. Wiara bez granic. Do końca gry, jeśli prorok dotyka granicy obszaru wyspy miasta Pępka Świata, jest on traktowany tak, jakby był poza tym obszarem. Czyli do końca gry, jeżeli cokolwiek dotknie gdziekolwiek granicy, dupa. I jeszcze mamy ślepe posłuszeństwo. W tej fazie misji przytrykacie się swoimi prorokami z zamkniętymi oczami. Wiem, na co głosuję. O Wiem, na co głosuję. Mam nadzieję, że Temida również będzie na to głosować, żeby było ciekawie. Trzy, cztery. Dobrze. Sprawdźmy to. Koteł, schowaj się. Nie wiem. Musicie nam zaufać na słowo. Będzie Trzecie widać, prawo. jak nie trafiamy w ogóle w te. Musicie gotony. nam zaufać na słowo, że nie będziemy podglądać przy strzałach. Amelia będzie pilnować mnie, ja będę pilnował Amelię. Oh my god. Dobra. Uwaga, uwaga. Um, ja to zasłonię ten, ten teren. To Ja nie patrzę, tylko muszę sobie wymierzyć. Nie patrzę, uwaga, pierwszy. Pięknie. Nie cię szlak. No dobra, to niekoniecznie o, wyszło to... jak chciałem. To, 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 to był testowy, ja. to był testowy, tak, teraz ty. Czekaj. Patrzę, żebyś by, patrzysz, nie patrzyła, nie patrzysz. <noise> Jeszcze gorzej Jeszcze niż lepiej, ty. tak, znakomicie nam idzie ten Ale początek. ciężko jest w ogóle trafić w to. To prawda, przyznaję, dobra. dobrze opanowane. Okej, okay. tu próbuję wymierzyć, dobra, nie patrzę. O, dobra, ba bałem się mocniej, bałem się mocniej. Widzę, że to będzie bardzo taka delikatna. De delika Dobiłaś się jedną. Nie wiem, drugiego. co zaszło. Uderzyła się jedną. Ale drugiego. Jest to, to jest ważne. Tak. Wydaje mi się, że nawet nie jest to nie jest to za, za mądry sposób, tak teraz patrzę, bo jak sobie za bardzo zaspamujemy tutaj, to jak mm -hmm. mamy ze swoich chmurek dalej ciszyć? Musimy jakoś coś gdzieś dalej. Ale dobra, spróbujemy teraz dobić się na czerwoną ja, wyspę. coś, co? Siedzę naprzeciwko ciebie nie i patrzę. cały czas czuję, że mogę dostać w Kole, przykład, że tonem. Kurczę, no ale chciałem, żeby na, 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 do miasta doleciało, ale nie doleciało, ok. No, <noise> no to szkoda, że jednak nie widzicie tego, Babelia <noise> przy przystryknięciu w ogóle ma jakiś taki nerwowy tik, że w ogóle jeszcze bardziej mruży oczy. Na wypadek, gdyby miało, nie wiem, trafić ją z powrotem w oko? Nie wiem o co chodzi. Dobra, no teraz będzie, teraz będzie dopiero jazda, bo będziemy próbować tam na te, na te dalsze. Ale zostaw mojego proroka. Bujaj się. Nie chcę twojego proroka. Widzę, gdzie celujesz. No tutaj próbuję. Uwaga, uwaga, nie patrzę. O, nawet nieźle. Nawet nieźle. Ale to wydaje że to jest takie na wyczucie. Ja muszę sobie to przesunąć, sobie. bo to tak. jednak przeszkadza. Zamykaj oczy. Prawie. Uuu. No dobra. Umieściłaś się na kilku wyspach. Trzeba zacząć coś tutaj zmieniać. Na przykład możesz takiego żółtego o, z Może uda mi się wybić. dobić tego leciutko, żeby on wleciał w miasto. To byłoby piękne. Oczy. Na razie patrzę. Dobra, zamykam. <grym> Ło! Dało radeczkę. Proszę bardzo, zabieram tego do rezerwy i stawiamy powiedzmy tutaj. O. Żeby znowu chronić, żeby przypadkiem Amelia nie dops... Ale wiecie, no ona może wstrzyknąć z dowolnego miejsca. No powiedzmy, że tutaj stawiam miasto. Nie wypchnie, bo z tamtej strony pchać nie może. Nie może wybić. To teraz twój. Tak, tak. teraz twój. Mi został tylko wielki jeszcze. W tym wielkim to rozpierduchę trzeba jakoś zrobić. No właśnie tego się obawiam. Bo on jednak jest dość potężny. Ale z drugiej strony może za oknem wylądować. Bo... Może. Hmm. I zobaczymy, co będziesz robić jeszcze z zamkniętymi oczami. Się może okazać, że można również próbować wypchnąć świątynię przeciwnika. Tak? To jakby jest całkiem... Czy ty próbujesz pstryknąć jednego w drugiego, żeby poleciał? No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No Robimy dziwne Ja wiem, rzeczy. co z tego to wyjdzie. Robimy. Ja ja, ja, chcę, <laughs> ja, w ogóle schodzę. Ja, dlaczego ja chciałem... Za... Sam zasłoniłem masz oczy sobie. Oczy. Sam, to przecież to nie ja strzelam. To ty masz zasłonić. Dobra, to mi da, nie przeszkadzaj. Aha! I co teraz idealnie w no, no, środku no, miasta? No, czekaj, myślę. Możesz ułożyć, gdzie chcesz? Na... Myślę. Myśl? Tu. Dobrze. Y on wraca w ogóle tam tak, do rezerwy. Tak, do rezerwy leci, kiedy uda ci się. O, proszę! No, to myślę, że nadszedł ten moment. Ty, ty, na, dobrze, tak, przyzwoicie na chmurce, trzymaj tego. To Zaznaczam po raz kolejny: to działa tak, jak te granice. Dopóki styka się z chmurką, możesz go położyć, gdzie chcesz, bo jak tego mam zmieścić, jak chcę stąd strzelić. A chcę strzelić stąd tak. Oj, <grystanie> liczę na to, że po. Pierwsze, ja to podtrzymam. Podtrzymaj, ponieważ mam nadzieję, że to tornado <grystanie> teraz wleci na tamtą fioletową wyspę i zrobi całkowite zniszczenie ra razem z moim pionem. Może się to odbić tak, że coś ja stracę. Uwaga, uwaga, Czekaj, czy ja dobrze to. To ma być strzał. Co się stało? Nie dotknęło, mam nadzieję mojej. Coś dotknęło, ale nie wiem, czy to nie było tylko lwiątko. Nie, nie widziałam tego wyraźnie. No ale trzeba patrzeć, bo ja nie patrzyłem. Odbiło się od któregoś A, no miasta? Dobra, czy się rańca. nie odbiło od któregoś? No właśnie miasta? nie wiem. Hmm. Jeśli już to chyba... Nie wiem, naprawdę nie wiem. Bo zatrzymałem się tutaj. Nie jest źle, bo jest, ale to jest. No jestem na kolejnej wyspie to akurat fart. Dowiemy się tego oglądając materiał. Ech, to co, zakładamy, że nie dotknęło nic, tak? Zakładamy, że razie. nie dotknęło. Dobrze. To zakładamy na razie, że nie dotknęło. Jak więc... wy już wiecie, jak było, bo to dobrze Twój widzieliście. Trzał. My się dowiemy niedługo. Tak, znaczy, tak. No może nie tak niedługo. Jeżeli na no to wiecie, jeżeli by dotknęło któregoś z miasta, to miasto należy zdejść zdjąć z planszy. I wszystko. A nie, poczekaj, bo skoro dotknęła, nie? Więc ona nie może tu zostać. To na pewno dotknęło. Przecież. Też ona dotknęła tego. Ona no miała być siłą przesuwającą. Aha, aha. Drugą ręką zasłoń oczy. Będzie bezpiecznie aha. dla mnie. O, dobrze. Kurde. bo wiecie, remisy wygrywa temida, nie? No dobrze. To co, skończyliśmy. Podsumujemy. Ja jestem na trzech, więc biorę trzy. Ja jestem na dwóch, więc bierzesz dwa. A co to? ten trzech jesteś? A tam też jestem. Jesteś na trzech, Masz. No ta, bo ja wiesz, z mojej tak, pozycji tak, nie rozumiem. widzę tego. Dominację masz na dwóch, ponieważ wygrywasz mi remisy, ja też tak, mam dominację. Czyli na dwóch. ja mam cztery i ty masz cztery. I ja mam cztery też. Czyli na razie web w web tutaj, jeśli chodzi o te, o te misje. No dobra, i co? I znowu zbieramy. Wszystko oprócz, tak. oprócz y, naszych świątyń. Cała reszta wraca. Mm, Podaj mi. Proszę. No i moi drodzy, Radziemy zobaczcie. Ostatnie pokolenie. To odrzucamy, zobaczcie, już nie musimy z zamkniętymi oczami. To już jest discard. Podaj jeszcze znacznik. I teraz ty jesteś pierwszym graczem. Nowe prawa. Zobaczmy, czy będzie ta chaotyczna, czy nie będzie. Król Małp. Do końca gry połóżcie dysk króla Małp na polu pępka świata. Od tej pory wyspa, na której znajduje się król Małp, nie przynosi punktów zwycięstwa. Usuńcie króla Małp z gry, jeśli zostanie wypchnięty poza mapę. To jest król małp, to jest taki specjalny żeton, on by tutaj lądował. Zaraz w ogóle może powiem, o co chodzi z tym pępkiem świata też, tak? I to jest, to jest jedna, a drugie to jest ufni wyznawcy do końca gry podczas każdej fazy nawracania obecność na wyspach przynosi dwa punkty zamiast jednego. Mhm. Takie rzeczy. Więc mamy króla małp i mamy ufnych wyznawców. Czas na, na czas na decydowanie. Dwa, e, pff, dwa. Trzy. Cztery. No dobrze, decydujesz w takim wypadku. Daj króla małp. Czy jednak to co, to, co wybrałaś, tak? Król małp. Dlatego Temida na dwie osoby jest niesprawiedliwa, no ale. No ale wiesz, to no z drugiej strony no przyjmujemy to, co król małp. No, tak? no w ogóle w tej grze ciężko mówić o tym, że coś jest sprawiedliwe. To jest po prostu zabawa. mida jest niesprawiedliwa z założenia przecież, nie? Dobrze. E, to ja powiem, o co chodziło z tym pękiem świata, bo widzę, że chyba tego nad nie pokażemy, biorąc pod uwagę, że jeszcze król tutaj się pojawił, małp. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli. W tym momencie, na przykład dobstrykałbym się, tu idę, a prawie to, jak tak, to potrafię, kurczę, jak, jak na no, no ten idę na na no przygotowania. Gdyby któryś prorok zatrzymał się na pępku świata, zdobywamy jeden punkt za tego proroka, zdejmujemy go z planszy, plus jeden punkt za każdego proroka który jest za każdą wyspę, na której jesteśmy obecni, czy to świątynią, czy to prorokiem. W tym momencie zdobywam trzy punkty. To, to i to. Więc to są takie dodatkowe punkty podczas gry, które można zdobywać, ale no ciężko jest, trzeba przyznać, ciężko jest trafić na sam środek. Także tak działa właśnie król Małp. Dobrze, czy opowiedziałam o królu Małp? I opowiedziałam o środku, o pępku świata, czyli możemy lecieć? Możemy. Kto zaczyna? A, ja zaczynam. Ty zaczynasz, tak. Od czego zaczynasz? Przynajmniej oczu już nie muszę zamykać. Nie trafił, nie odbiło się od tornada. Ty próbujesz mi tutaj zrobić Musiałabym jajka. Chciałabym zdrowo przydzwonić, żeby to przesunąć. Dobrze, myślę, że zaczniemy z grubej rury w takim wypadku. Ciekawe, jak bardzo nie trafię. Traf w żółtego, w żółtego dawaj. Celem moim jest oczywiście trafienie w tornado, tak, żeby zniszczyło świątynię. Tylko czy to się uda? Czy to się uda? Kurczę, czy to się jednak łydki... Pięknie! Sąstwo. Do widzenia, ale tornado zostaje. Co najgorsze, tornado zostaje. Tornado zostaje Nie ruszasz. To też, też, na... też zostaje. A, przepraszam, tak? Dobrze, masz rację. Zapomniałem, że odbiło się od tornado. Myślałem, że, bo jakby zostało na wodzie, to zostaje również w grze. Chyba sobie nawzajem zaczniemy coś niszczyć. <laughs> Poszło ci znakomicie. Też tak myślę. No i teraz, właśnie, to jest to pytanie: czy ja bym chciał przepchnąć to tornado bardziej? Czy olać tornado i walczyć o, 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 o tutaj? Wiecie, co? Spróbuję zrobić inaczej. Spróbuję dobić się tak, żeby patnąć króla, bo jest szansa, że jak trafię w króla Mał, to, to wyląduję na pępku, co da mi trzy punkty. Najwyżej, jak nie trafię, zawsze jest szansa, że może mi wyląduje na wyspie. Bujaj się. Nie trafił, mam nadzieję, w ten, w tornado? Chyba nie aż tak nie zobaczyłem. Dobra, ale no, w sumie nic nie zyskałem, bo król Małp po prostu sobie lata po mapie. Wyspa, na której znajduje się król Małp, nie przynosi punktów zwycięstwa. A jednak coś daje król Małp na wyspie. To jakiś zysk z tego. Był ...miałem. Natomiast król Małp na pewno nie może zdobywać miast. To wiemy na bank. Dobra, to próbujmy w takim wypadku. Dobrze, spróbujemy się dobić tam. Jest ok. Dobrze, że nie trafiłem w tornado. Jest dobrze. Troszkę mocniej mogłaś. Nie. Troszkę mocniej mogłaś. Nadal jest to dość kuszące, bym ci powiedział. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale zaryzykujmy. Liczę na to, że on w ogóle wpadnie na tę wyspę, a ciebie wypchnie za mapę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze wyszło! Mogłeś w ten trochę mocniej. Dobrze wyszło! Dotyka mojej wyspy. Jest, jest znakomicie. Wojna błyska po prostu, palec boży. Pogroził ci teraz mocno. Co ty kombinujesz? Okej, okay. no to widzicie, zdobywa przewagę tam, tak. Patrz jeszcze raz, jakie mamy. Mamy Tornado, mamy Proroka, mamy Króla Małp. Dobra, rozumiem. Eee, w porządeczku. Hmm. Co by tu? Co by tu? A Mele będzie miał ostatniego, będę miał ostatnie. To jest sobie takim przydatne mieć ostatnie słowo na, na mapie, bo będzie można zobaczyć gdzie lepiej coś zrobić. A myślę, że będziemy walczyć. Będziemy walczyć. O to więc O jakbym tak trafił gdzie wypchnął? <laughs> o kurcze. No to może być cudowne. Uwaga, albo może być fatalne w skutkach. O Jezu, ja nawet nie widzę jak to trafić. Tak! Tarira tarira. Dobrze. Dobrze, kurczę, ra. Ratunek. Hmm. On poszedł na ratunek. Dało radę. Dobra, jako, że tej sytuacji, że bardzo się nie da uratować, to muszę wstać. No o! <grych> I wypiąć mikrofon. No co ty próbujesz zrobić? Zaraz zobaczysz. I tak ci się nie uda, potem ci wytłumaczę, co próbować. trzymać mikrofon w drugim ręku w takim wypadku, może. Ja rozumiem, że próbujesz... Nie wiem, co próbujesz, ale chyba coś z tornadem albo z królem małp? Być może za chwilę zniszczysz mi wioskę? Chciałam go wypchnąć, ale nie mogę. A myślałam, że próbujesz. Dlaczego nie próbowałeś trafiać w tego? W tornado? To by mi usunęło wioskę, choć yy, co prawda dalej wyp... byłaby przewaga. Chciałam wypchnąć małpą tornado. Żeby trafiło w twoją świątynię, której nie jestem w stanie tak łatwo wybić. Bilardowe posunięcie prowizor. No bo to już wiesz, i tak nie, za bardzo nic nie uratuję, więc, no chociaż tyle. No to ja też coś spróbuję. Spróbuję osiągnąć pępek świata. Czy uda mi się dobić pępek To byłoby trzy punkty, gdyby dała radę. Przepraszam, cztery punkty, bo trzy wyspy plus jeden. Teraz mi się udało tak pięknie, po prostu mając cztery wyspy ostatnim pięknie trafić idealnie na pępek. Uwaga, uwaga, to jest to jest już szykowanie paluszka. Mm. On nawet bym powiedział, że byłem bardzo bliski sukcesu. Jeszcze sobie, no, zobacz, jeszcze sobie tego dopchnąłem, ale no zobaczysz, że sobie tego dopchnąłem do wyspy. No pięknie, to zmienia, ale gdybym tu osiągnął, cztery punkty by były, bo raz, dwa, trzy plus jeden i tego by się ściągało oczywiście z, z mapy. Także moi drodzy, podsumowujemy ostatnią. Ja nie mam punktów. Rundę. Na ilu wyspach jesteś? Na dwóch. Ale ta się nie liczy, bo jest czarny. No tak? właśnie. E, czekaj. Nie przynosi punktów zwycięstwa żadnych. Żadnych punktów zwycięstwa. O, kurczę, do no. Tego ładnie. O tym mówię, A najbardziej boli mnie to. Zobacz, jaka tu jest odległość. <laughs> to jest bardzo mało. No, oczywiście zakładamy, że rzeczywiście, jak nie patrzyliśmy, to do to tornado nie odbiło się od, od, od tego. E, tak, więc masz punkt jeden za wyspy. Tak. Ja jestem na wyspach... I to tyle trzech. No, i to jest smutne, bo król małp jest w miejscu, gdzie masz dominację. Tutaj usunięta, więc ja mam 6 punktów za dominację. A Amelia, niestety, żadnego punktu za dominacji nie ma. No, ale zobaczyliście przede wszystkim, jak to działa. I, I to, że jest to wcale nie jest takie proste. Tak, to jest w ogóle koniec gry, więc teraz możemy podsumować punkty. Czekaj. 10, to Ech. jest 20. 17. 30. No ładnie, tu można w dziesiątkach połączyć. Co ile? 17? No. O, matko. 17 do 30. Ra. Wygrał z Temidą, która niby była niesprawiedliwa, bo potrafiła wybierać prawa, ale jak sami widzicie, to wybieranie praw... Na no dobre nie wyszło. Na dobre nie wyszło. Poza tym no też, no fajna jest też ta opcja, że jako remisy wygrywasz. To też jest rzeczywiście moc ciekawa, bo myślę, że samo wybieranie kart byłoby za lekki, więc w sumie fajnie, że tutaj e, tak to jest wymyślone, a nie inaczej. To jest cała rozgrywka w Palec Boży. Mam nadzieję, wam się podobało. popstykaliśmy, ale tutaj naprawdę są karty. Może pokażemy wam jeszcze te karty. Czy to już w podsumowaniu? Myślę, że w podsumowaniu najlepsą. po prostu opowiemy. Czas to pieniądz. To jest, to jest znakomita karta. Ja sobie to przygotuję. E, zapraszamy was zatem do drugiego materiału, który, o którym, którym opiszemy po prostu nasze wrażenia z gry w palec boży. Wielka piona. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.